A ty, czy grasz w swoim życiu na remis? Pogadajmy o tym. Kacper Bisans przedstawia. Smart Life. Kreatywny styl życia w praktyce. Dzień dobry, dzień dobry. Ostatnio rozmawiałem z moim wspólnikiem na temat inwestowania i tego, jak lokować swoje pieniądze. I wspólnie stwierdziliśmy, że i w tym, i w innych aspektach ludzie często grają na remis. Czyli o, a tu są jakieś obligacje na 6%, gdzieś tam jakoś tam i magicznie ze 100 tysięcy mam 106, ale inflacja wynosi podobnie, no to tam zarobiłem 1000 albo i nie zarobiłem, ale nie straciłem, no i jest ok. Natomiast z tego co widzę, to szczególnie to widzę po TikToku, bo też nie każdy wie na TikToku, że ja nagrywam materiały, które są wycięte po prostu z YouTube'a, nawet nie loguję się na tego TikToka zbyt często, to po prostu tam chłopaki ode mnie montują, to tam szczególnie ludzie oczekują takich gotowych rozwiązań na pieniądze, na sukces, na wszystko. I okej, bo TikTok trochę się do tego sprowadza, żeby dawać gotowe, szybkie receptury. No ale tak to nie działa w każdym aspekcie życia. Zauważyłem, że większość z nas gra na remis i na przykładzie pieniędzy, ale potem może przejdziemy dalej. Jak to wygląda? A no właśnie tak, że nawet kupując nieruchomość, to ja pomijam kredytowanie się, bo przy kredycie to jeszcze budujesz jakiś swój majątek. Ale jeżeli kupujesz za gotówkę nieruchomość, no to może się okazać, że faktycznie zarabiasz na niej teraz często 4%, bo też o tym się głośno nie mówi, że czasem to jest realnie 4%. Niby zarabiasz, fajnie, 4% rocznie, ale potem w paru latach jest jakiś remont, jakieś dodatkowe koszty, coś powyżej tego, co masz w kaucji na przykład za zniszczenie wynajętego mieszkania. I okazuje się, że ty tak naprawdę za dużo nie zarobiłeś. Owszem, nieruchomość teoretycznie rośnie do góry, ale teoretycznie, kto wie jak będzie. Także rzeczywiście może to być też gra na remis. Oczywiście, pewnie, że upraszcza, bo to nie jest tak, że na każdej nieruchomości zarobisz mało, bo na wielu zarabiasz bardzo dobrze, ale wiele osób stara się tak bardziej ten kapitał chronić, niż ryzykować nim bardziej, a paradoksalnie czasem brak ryzyka jest większym ryzykiem niż ryzykowanie. No to Kacper teraz popisał się zdaniem. I rzeczywiście zauważyłem, że jeżeli zainwestuję w moją firmę złotówkę, to bardzo, bardzo ciężko jest mi zarobić drugiej złotówki. Wiesz, jeżeli sprzedajemy dowolny produkt, no to jasne, jest koszt produkcji, jest koszt marketingu, jest koszt obsługi klienta, ale zauważyłem, że im więcej czasu i pieniędzy inwestujemy w naszą firmę, tym ona szybciej rośnie. Oczywiście nie każdy może mieć swoją firmę, no ale dam Ci inny przykład. Wiele osób inwestuje na giełdzie. No i tam, jeżeli ktoś się nie edukuje, a większość się nie edukuje, no to na giełdzie stracisz tam kilkadziesiąt procent rocznie. Jeżeli się edukujesz, to realnie kilka do 10% zarabiają ci bardzo, bardzo wytrawni gracze. Są ludzie, którzy zarabiają więcej, ale to ciężko, żebyś ty, mając dodatkowe zajęcie, był w tym elitarnym gronie, że tak powiem. Także jakbyś miał 10%, to powinien się cieszyć. No i w sumie to już jest jakiś zysk fajny, bo pewnie porównywalny z inflacją realną, albo trochę wyższy, no w porządku. No ale jak ja na to patrzę, no to jest fajne, bo to jest dobre dla mas. Każdy może inwestować w akcje, każdy. Natomiast jeżeli ty sobie sprowadzisz jakieś auto, które z przodu jest uderzone lekko, nie mówię o jakimś tam do połowy rozwalonym, tylko jakieś z przodu, z boku, nie wiem, trzeba wymienić drzwi, trzeba wymienić z przodu maskę i błotnik, to inwestując na przykład 120 tysięcy, czyli jakieś auto już takie trochę lepsze, możesz poświęcić pieniądze, czas i odrobinę zaangażowania, bo musisz kogoś pilnować, żeby to naprawił, no to możesz zarobić 150. No to licząc, że jeszcze od tego podatki odprowadzisz, no to i tak to jest na przykład 15-20% i to nie w skali rocznej, tylko w skali bardziej, no liczmy 8 miesięcy, 9. Zakładam, że auto będzie jechało 4-5 miesięcy ze Stanów i jechało, pływało właściwie, płynęło. Potem, że chwilę trwa naprawa, że jakieś jeszcze, nie wiem, kolejka, lakiernika, cokolwiek, że to trochę jednak będzie czasu zajmowało. No to jeżeli możesz mieć 15%, to takie naprawdę realne. Da się więcej, ale te 15 to jest takie naprawdę minimum. W 9 miesięcy
no to to będzie ile? Już nie chcę się liczyć teraz, ale ponad 20 rocznie. Ale to wymaga zaangażowania, to wymaga researchu, to wymaga odwagi jakiejś. Ale to nie jest jakiś turbo biznes i nie jest to jakaś ultra ryzykowna akcja, a te procenty są większe. Tylko to jest już minimalna oznaka przedsiębiorczości. I tutaj jest fajnie, bo tutaj panujesz nad swoją inwestycją. No owszem, ktoś ci może auto ukraść, może one spłonąć, coś się może wydarzyć, ale jednak, jeżeli sprowadzisz, dasz gdzieś tam do mechanika, raczej takie sytuacje to są rzadkości i nawet się może tak zdarzyć, ale to działa statystyka. No, zrobisz setne auto w ten sposób, no to jak jedna na 100, co się z nim wydarzy, to i tak będziesz do przodu. Także ja zawsze zachęcam do minimalnej przedsiębiorczości. No ale ktoś powie, no dobra, ale ja nie mam 100 tysięcy, ja mam 500 zł. No to też nie jest problem. Byłem w Danii ostatnio, w Legolandzie. No i co? I w Danii większość w Legolandzie klocków była dużo droższa niż w Polsce, albo no, może dużo za dużo powiedziane, ale z 10-20% droższa niż w Polsce, bo sobie nawet na bieżąco sprawdzałem. O, tutaj tylko poprawię kamerkę. No i no i się okazało, że oprócz Legolandu jest coś takiego jak Lego House, czyli takie interaktywne muzeum, wystawa, bardzo fajna sprawa. I tam też był sklep Lego i klocki były w porównywalnych cenach lub trochę droższe, ale można było kupić Lego House, czyli ten budynek w formie Lego w zestawie. I okazuje się, że te Lego House sprzedają tylko tam w tym Lego House'ie. Pewnie też w innych miejscach na ziemi jest Lego House, ale nie sprzedają tego online. No i taki zestaw kosztował chyba 260 zł, a w Polsce kosztuje najtańszy 450. No to ja rozumiem, no mnie się akurat nie chciało tego robić, no ale rozumiem model, tak? Że przecież możesz sobie kupić ten zestaw, wsadzić do walizki podręcznej w bagażu, wejść do tego Wizera i to przehandlować na OLX-ie. No i zarabiasz wtedy, umówmy się, że na czysto, bo nie wystawisz na to faktury, jeżeli sobie dorabiasz, zarobisz wtedy na czysto, powiedzmy, te 200 zł. No ale okej, to już z kapitału 250 masz 450. No to chyba nie jest najgorzej, czy tam z 260 zł. Ale znowu, to tutaj pytanie, a co ja się nie sprzeda, a to, a tamto. No kurczę, no jak dasz dobrą cenę, jak poczekasz, nieważne, czy 3 miesiące, czy pół roku, czy rok, to sprzedasz. I to jest oczywiście przykład pierwszy z brzegu, ale ja tak w życiu robiłem wielokrotnie. Już gdzieś widziałem okazję cenową. Zresztą nawet wczoraj, czy kilka dni temu, chciałem kupić taki tester do jedzenia, taką sondę. Wbijasz to w ananasa, wbijasz to w banana, wbijasz to w mięso, jak to się je, i pokazuje ci ilość tego, czego tam nie powinno być w środku. I chciałem sobie kupić taki tester, mój wspólnik też chciał, to kosztowało 1000 zł na stronie, no to napisaliśmy tego maila, no ile będzie kosztować, jak kupimy dwa. No i się okazało, że z 1000 zł nagle się zrobiło 800 na sztuce przy zakupie dwóch. No to podejrzewam, że gdybym chciał 10, czy chciałbym zainwestować bazowo 10 tysięcy minus rabat, to nie wiem, może 300 byłoby rabatu, albo 400 i już tym można handlować w jakiś sposób, ale to też trzeba mieć jakąś odwagę, zrobić coś więcej niż po prostu założyć konto maklerskie i grać na remis. Także takich opcji jest wiele, ale znowu trzeba mieć w sobie tą żyłkę, trzeba ją stworzyć, tą żyłkę przedsiębiorcy w sobie, żeby umieć podejmować jakieś decyzje i umieć podejmować ryzyko. Tak jak na przykład mój wspólnik Karol, współtwórca naszej książki 138, był u drugiego Karola, z kolei Karola, który mieszka w Gdańsku. Karol ma taki mały jachcik, właściwie powinno się powiedzieć houseboat. Ma tego houseboata, czyli taką łódkę, gdzie można sobie na spokojnie w środku usiedzieć, normalnie zjeść, wypić, fajne miejsce. I Karol, odkąd ma tą łódkę, no to zawsze, jak chciał wypłynąć gdzieś na morze, no to musiał poczekać, aż się otworzy kładka, bo ta kładka się tam zamyka, otwiera w danych godzinach. I musiał poczekać, dlatego że mało brakowało, aby się zmieścił, w sensie brakowało tam trochę przestrzeni na jakieś maszty, anteny. I Karol, mój wspólnik, mówi, kurczę, ale ty wiesz, chyba się zmieścisz. A on mówi, kurczę, drugi Karol mówi, że nie wiadomo, czy się zmieszczę. No i stwierdzili, że zaryzykują. Ten Karol, że tak powiem, mój, przekonał go, że można zaryzykować. No i faktycznie jeden Karol kierował łódką, drugi zerkał, czy łódka dobrze płynie, czy nie zahaczy tymi masztami o coś.
No i się okazało, że nie zahaczyła i Karol przepłynął. No i teraz Karol nie musi czekać często godzinę czy pół godziny, 40 minut, żeby wypłynąć, a robił to cyklicznie, czyli zaoszczędza godziny, dziesiątki godzin w skali swojego życia, jak nie setki godzin, przez to, że podjął ryzyko, zaryzykował, sprawdził. A ryzyko było jakieś, by ten element, który tam mógł się zepsuć, kosztował 1000 zł około. Gdyby Karol się nie przycisnął, nie wmanerował, to można było uszkodzić. I owszem, 1000 zł to nie jest mało, ale na tle łódki, która kosztuje no dużo więcej, nie wiem, czy Karol sobie życzy, żeby mówić ile, no ale dużo więcej kosztuje taka łódka, to te ryzyko nie było tak duże, a znowu, jeżeli przeliczymy jego robocze godziny, no to czekanie w tej łódce było bezsensem, jakby do zaryzykowania było te 1000 zł. I owszem, może to się wydawać, że to jest jakiś taki burżujski, nowobogacki przykład, ale myślę, że z klockami Lego może jest bardziej przyziemny i faktycznie, jeżeli podejmujesz jakieś ryzyko, no to skala zarobku, skala zysku może być dużo, dużo, dużo większa. Dlatego zachęcam Cię do tego, aby ryzykować. Ja nie mogę teraz mówić o wszystkim, ale mamy kilka takich projektów, które są totalnie szalone, totalnie są odjechane i no i ryzykujemy. No tak było z Bentleyem. Najpierw sobie kupiłem Bentleya używanego, to mówili, po co kupiłeś starego Bentleya? Że to bez sens. No ale on był na wynajmy, na śluby, no to tam zarabiał te kilkanaście, dwadzieścia parę czasem tysięcy na sezon. To nie było tak źle jak na auto za sto kilkanaście tysięcy, bo kupiłem go lekko uszkodzonego. No i on sobie zarabiał, potem wpadłem na pomysł eksperta Bentleyu, no i no co, jakiś szaleniec stwierdził, że milionerzy, najlepsi wytrawni przedsiębiorcy w Polsce będą przychodzić na wywiady, a jednak to przeszło i jednak program stał się najlepszy w Polsce, a jeden z najpopularniejszych też na świecie, to ciekawe, mimo że jest tylko po polsku. No i co? I faktycznie zaryzykowałem, kupiłem to auto, ale czy to było ryzyko? Nie, bo ja wiedziałem, że będzie jeździł na ślubach, wiedziałem, że będzie zarabiał na siebie, a dzisiaj to auto jest warte o najtańsze, jakie jest teraz w Polsce, jest droższe o 35 tysięcy niż mój zakup tego auta. Owszem, oczywiście tam ja w niego władowałem kilkadziesiąt tysięcy, ale w sumie poniosłem na pewno mniejsze ryzyko niż ktoś, kto kupi Passata z salonu, bo on ma gwarancję, że na tym straci. U mnie jest tak, że to, że on na wartości niejako zyskał, bo to jest taki rodzynek, coś nie ma go za dużo, plus to, że on zarobił na siebie, już nie liczy w ogóle programu, bo wiadomo, że program zarobił grube pieniądze, wielokrotnie zarobił na Bentleya, no to licząc tylko ten prosty model biznesowy, ten samograj, bo ja tam właściwie czasu nie poświęcałem na te wesela, bo to tam kolega jeździł, no to myślę, że musiałem to policzyć, ale koszt obsługi tego auta był spokojnie z tych wesel się spłacał i myślę, że licząc to, że on jest troszkę więcej warty, to tam będzie nawet delikatny plus, albo będzie porównywalnie to kosztowało. Czyli 4 lata użytkowania Bentleya kosztują de facto nic, no bo jakbym go teraz sprzedał, to bym odzyskał wszystko, co włożyłem. No ale znowu, to nie jest kupowanie akcji, to nie jest jakieś tam kawalerki na 4%, tylko to jest coś, co nie jest oczywiste. Coś, gdzie trzeba mieć jakąś kreatywność. Bo nieważne, czy kupujesz Bentleya, czy klocki Lego, czy cokolwiek innego, jak ładnie zarymowałem, to tutaj jest jednak ten element ryzyka, ten element przedsiębiorczości, ten element unikalności, że ty robisz coś innego niż każdy może wyczytać w internecie, czyli mamy też na przykład Biblię inwestowania, tam jest 10 różnych sposobów, nie, nawet właściwie więcej, 12, 13, ale tam dalej będą sposoby ogólne, a ty być może musisz znaleźć swoją niszę i znaleźć swój sposób na inwestowanie i na ryzykowanie, bo ryzyko ogólnie się w życiu opłaca i według mnie, jak nie ryzykujesz, to ryzykujesz, że twoje życie będzie szare i ponure. Tak jest z podróżami, jeżeli zaryzykujesz, gdzieś pojedziesz na własną rękę, to z reguły ci głowy nie utną, a coś przeżyjesz. Tak jest z inwestycjami, jak zaryzykujesz, to z reguły zarobisz, może nie na pierwszej inwestycji, nie na drugiej, ale docelowo nauczysz się, będziesz zarabiał grubą kasę. Tak jest z miłością, bo przecież jak nie zaryzykujesz, nie podejdziesz, nie zagadasz do tej najwspanialszej dziewczyny, no to jej nie będziesz mieć. Tak jest z wieloma rzeczami, także ryzykuj i baw się w tym życiu dobrze. Hakuna Matata, wszystkiego dobrego. Cześć! Subskrybuj kanał Kacpra
i uśmiechaj się każdego dnia.